Co nowego w miłości? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa z zapytaniem do kart cygańskich, grupa pierwsza, karty cygańskie i kart Lenormand, grupa druga. Co nowego idzie do Was w miłości? Kochani, wybierzcie sobie grupę, jedynka, dwójka, karty cygańskie lub karty Lenormand, albo mamy też dwa tutaj jakby przedmioty, czyli kamienie szlachetne, aniołek z opalu lub aniołek z ametystu fioletowego. Więc jeśli macie taki kamień, kochani, to wybierzcie kamień, który Wam odpowiada, lub aniołka, który Wam się podoba, lub talię, którą lubicie, jedynka i dwójka. Zapraszam Was oczywiście na wróżby indywidualne. Przypominam, że tutaj na kanale są wróżby kolektywne, czyli dla wszystkich, dla ogółu grupowe. Traktujcie to bardziej na luzie. Każdy dobiera do siebie to, co rzeczywiście pasuje i po prostu jest to inspiracja, jest to pewien sposób też hobby, tak, naszego. Lubimy karty, lubimy porady i wskazówki kart, a na wróżby indywidualne, prywatne, osobiste zapraszam Was serdecznie. Napiszcie do mnie e-maila i ja Wam wyślę od razu takie zestawy wróżb. Oczywiście przypominam, że czekanie jest tylko u mnie króciutkie, 1 do 3 dni i powróżę Wam. Także zapraszam. Kochani, co nowego w miłości? Co nowego idzie do mnie w miłości? Co nowego idzie do mnie w miłości? Pokażcie, kochani, co nowego idzie do mnie w miłości? Co nowego idzie do mnie w miłości? Co nowego idzie do mnie w miłości? Już w przełożeniu mamy, wow, księdza. Księdza, czyli coś ważnego, coś stabilnego, solidnego, no nie mówiąc już, że może przyjdzie ślub, zaręczyny jakieś, tak? Czyli coś poważnego tutaj, co będzie dla Was bardzo ważne, jakieś bardzo pozytywne, dobre wiadomości, które Was będą tutaj radować i cieszyć, które będą pozytywne. No, będziecie może tutaj troszeczkę smutne, czuły się samotne, jakieś wręcz chore emocjonalnie, tak? Także uwaga na takie stany, proszę wstać, wyjść z takich stanów smutku. No i tutaj mamy jakiegoś, wow, jakiegoś mężczyznę, który jest wdowcem. Który jest wdowcem, być może stracił właśnie partnerkę, czy jakieś, nie wiem, odwrotnie też płci sobie dobierzcie do swojej konstelacji. Natomiast ja mówię tutaj, że karta pokazuje wdowca, więc ktoś, kto stracił partnera, partnerkę, żonę, tak, i być może dlatego ten smutek tutaj, tak, ktoś, kto rzeczywiście jeszcze tego nie przepracował, być może jest jeszcze pogrążony w smutku, tak? W żałobie. Mamy tutaj kartę do tego smutku. No ale należałoby oczywiście wyjść z tego smutku i zacząć coś nowego. Ksiądz, no oczywiście sprawy też związane być może z tym wdowcem, pogrzebem, te sprawy tego smutku. Należy to przepracować i po prostu wyjść z tego takiego pogłębiającego, powiedzmy, smutku, depresji i tutaj radować się, ponieważ mamy również kartę wesołości, dobrych wiadomości. Także tutaj też, jeśli Wy wpadacie w takie stany właśnie, że czujecie się osamotnieni, smutni, to proszę wyjść z tych stanów i tutaj szukać, patrzeć, rozglądać się, jeśli chodzi o właśnie jakąś nową osobę tutaj, tak? Bo jest jakaś osoba. Owszem, no dużo smutku tutaj rzeczywiście w tej pierwszej grupie, ale też jest jakaś nowa osoba. Być może dlatego tutaj mamy osobę jakąś, która głębiej myśli, stabilniej, solidniej, ponieważ już też ma jakąś traumatę, którą przeżyła, tak? I na pewno nie będzie chciała tutaj się bawić lub jakieś chodzić, tylko powierzchowne gierki, powiedzmy. Dziękuję serdecznie pierwszej grupie. I zobaczymy sobie grupę drugą. No, bardzo ciekawe to,
czytanie jakieś inne zupełnie. Grupa druga to, kochani, aniołek ametystowy i karty Old Style Lenormand, czyli Lenormand w starym stylu. Piękna też, bardzo elegancka, ciekawa talia. Zobaczymy. Co nowego idzie do mnie w miłości? Pokażcie, kochane karty. Co nowego idzie do mnie w miłości? Pokażcie, kochane karty. Co nowego idzie do mnie w miłości? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie, pokażcie, pokażcie. Pokażcie nam, co nowego idzie do mnie w miłości. Słońce. Ptaki. Kotwica. I w przełożeniu, wow, szczury. No niestety jakieś straty, emocjonalne lęki, blokady. Być może też, no nie wiem, jakieś problemy tutaj na tle emocjonalnym, jakieś straty partnera, może, nie wiem, problemy, które narobiły dużo właśnie tej strat, szkód w partnerstwie, ale przyjdzie coś pozytywnego. Słońce, czyli tutaj bardzo pozytywny czas przyjdzie. Trzeba porozmawiać, pomimo że te rozmowy będą być może nerwowe, burzliwe, niespokojne, ale widzicie, te ptaszki się tutaj całują, czyli dojdziecie do jakiegoś porozumienia po rozmowach. Tylko uwaga oczywiście, żeby się nie pokłócić, ponieważ jak to ptaki takie bardzo nerwowe, dygoczące, taka nerwowa atmosfera, żeby się nie pokłócić, tylko pogodzić, wyjaśnić wszystko. I słońce o tym oczywiście mówi, że te rozmowy przyniosą szczęście, no i będzie znowu tutaj coś stabilnego, rozwinie się coś stabilnego, czyli zakotwiczenie, dobrnięcie do portu, znowu stabilizacja, zgoda, balans, harmonia, czyli to jest ten cel, który chcecie osiągnąć. No i te szkody poprzez te szczury, także lęki też musicie usunąć, tak? Ponieważ tutaj są jakieś rzeczywiście problemy, ale kto, co nowego idzie do waszego związku, no to na pewno szczęście po wyjaśnieniu różnych spraw i znowu stabilizacja tej relacji. Odcięcie tych wszystkich tutaj lęków, strachów, blokad i negatywnego myślenia też to jest ważne. Taka jest grupa druga. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na wróżby indywidualne. Czekam na wasze e-maile. Do usłyszenia już wkrótce.